Panie marszałku, Wysoka Izbo, jest taki dowcip, jak wstawiony mąż wraca do domu około 2 w nocy i tłumaczy pokrętnie żonie, gdzie był. Ona mu nie wierzy, a on mówi, to jest moja wersja i się jej będę trzymał. Pan minister tutaj wyuczony tego kłamstwa, to jest jego wersja i się jej będzie trzymał. Panie ministrze, krótka powtórka z prawa konstytucyjnego dla pana doktora, ale również dla pana profesora, pana szefa, który cały czas szuka podstaw prawdy. W artykule 7, pięknie pan to przytoczył zresztą, tylko pan tego nie rozumie. Otóż w artykule 7 jest napisane, że organy władzy publicznej działają wyłącznie na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w granicach przez to prawo określonych. Bo jest taka reguła, która wchodzi w skład zasad państwa prawnego, że to, co nie jest prawem wyraźnie dozwolone, jest zabronione. Panie ministrze, gdzie pan ma przepis, na podstawie którego Sąd Najwyższy może weryfikować prawo łaski udzielone przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? Wie pan, gdzie jest ten przepis? Nigdzie. W żadnym akcie prawnym. Gdzie pan ma przepis, na podstawie którego pan minister sprawiedliwości może stwierdzać nieprawidłowość powołania prokuratora krajowego i mówić, że nie był prokuratorem krajowym? Wie pan gdzie? Nigdzie. Gdzie pan ma przepis, na podstawie którego premier może powoływać PO prokuratora krajowego? Nigdzie. Nie ma takich przepisów. A zasada państwa prawa jednoznacznie stanowi, łącznie z artykułem 7, że musi być podstawa prawna. Wiecie państwo, gdzie macie te podstawy? W opiniach prawnych waszych sługusów, tych, którzy piszą na wasze zlecenie za ciężkie pieniądze. Dziękuję opinie. Bardzo, ale panie opinia pośle. Prawna nie jest aktem prawnym. Wynika to również z artykułu 87 i 90. Bardzo proszę o dyscyplinę. Taka mała powtórka dla Ministerstwa Sprawiedliwości. Dziękuję.